Dzień dobry, dzisiaj mam dla Was troszeczkę luźniejszy filmik. To będzie coś w stylu tagu, ponieważ znalazłam na jednym z blogów fajny wpis, gdzie było 30 pytań dotyczących urody i kosmetyków. Także mam tutaj kartkę z pytaniami i takimi jakby zarysowanymi odpowiedziami, żeby się bardzo nie motać. Ale podejrzewam, że podzielę ten film na dwie części, bo pytań jest bardzo dużo, a nie chciałam odpowiadać bardzo zdawkowo, bo dzięki temu filmikowi jakby też mnie trochę lepiej poznacie i Wy będziecie może też bardziej zachęceni do tego, żeby się otworzyć w komentarzach, także jeśli macie ochotę odpowiedzieć na jakieś pytanie, to ja bardzo chętnie przeczytam, piszcie na dole. I może już zacznę, żeby nie przedłużać, ewentualnie gdzieś tam może ten filmik się urwie i będzie informacja, że druga część będzie następnym razem. Pierwsze pytanie to, czy pamiętasz swój pierwszy kosmetyczny zakup? Trudno mi sobie przypomnieć, bo to było bardzo dawno temu i to były takie czasy, kiedy generalnie kosmetyków nie było za bardzo, a już tym bardziej, czy tam wyboru, a już tym bardziej dla nastolatek. Szczególnie chodzi mi o kosmetyki właśnie kolorowe. I nie wiem, czy to był korektor jakiś w sztywcie, ale bardziej obstawiałabym puder marki Constance Carroll. Także jeśli pamiętacie tą markę, to bardzo Was pozdrawiam, bo to znaczy, że gdzieś pewnie urodziliście się w latach 80. Natomiast osoby te, które się urodziły gdzieś tam w 90., 91. roku, mogą już tego tak dobrze nie pamiętać, ale swego czasu prawie każda mama miała właśnie puder Constance Carroll i on nie był jakiś super, ale no, na początku pamiętam, że kładłam tylko puder na twarz, żeby wyrównać koloryt skóry i jakoś się troszeczkę chociaż pozbyć wizualnie tych niedoskonałości. 2. Opisz swoją najlepszą maskarę. Czy znalazłaś taką, która spełnia Twoje wymagania? Mam takie dwie, co nie zwalnia mnie z tego, że nadal testuję następne i nie przesyłają mi ich firmy, tylko po prostu sama kupuję, bo staram się znaleźć po prostu coś tańsze. Nie zawsze te tusze, które Wam pokażę, są w promocji, a bez promocji niestety są bardzo drogie. I to jest ta sama marka i jeden i drugi, Max Factor 2000 Calorie. Ja mam wersję czarną, wodoodporną oczywiście i to jest tusz taki bardziej na co dzień, który ładnie podkreśla długość rzęs, nie osypuje się, nie kruszy się, nie odbija mi się tutaj pod brwiami, bo ja mam bardzo tłustą powiekę, także jak dla osoby, której często oczy łzawią, jest naprawdę dobry. I ten, którego użyłam na swoim ślubie, czyli False Lash Effect, też czarny, też wodoodporny, natomiast rzadziej po niego sięgam, bo on ma bardzo grubą szczotę, którą można sobie dosyć łatwo zrobić krzywdę. Także głównie dlatego szukam jakichś innych tuszy, bo po prostu te są drogie i tyle. 3. Jaki rodzaj krycia preferujesz w podkładzie? Generalnie ja wolę, jakbym miała wybierać jakiś rodzaj krycia, sorry, bo się zamotałam, to byłoby krycie średnie, bo ja nie lubię uczucia ciężkości na twarzy. Nie przepadam za bardzo kryjącymi kremami BB czy podkładami, bo pod koniec dnia ja mam ochotę je zdrapać sobie z tej twarzy, bo przeszkadza mi to, że wszystko się, cały brud się do tego klei, że ja to cały czas czuję. A poza tym średnie, dlatego że ja mówię o sobie, tak? Bo jeśli ktoś ma niesamowicie dużo niedoskonałości, to jestem w stanie zrozumieć, że nie chce się bawić korektorem. Natomiast uważam, że przy takiej cerze jak ja mam, wystarczy po prostu co nieco zakamuflować, jeśli trzeba. I też troszeczkę zluzowałam z tym kamuflowaniem wszystkiego, bo lubię, jak widać, że to jest moja skóra, ewentualnie coś troszeczkę tylko prześwituje, czego z daleka nie widać, a z bliska już tak, także ja się już tak tym nie przejmuję, dlatego raczej średnie krycie. I następne pytanie. Ulubiona marka luksusowa. Ja takiej marki nie mam, jeśli mnie znacie, to wiecie i oglądacie mnie, to wiecie, że generalnie większość moich przygód z markami luksusowymi czy tymi po prostu wyższopółkowymi kończy się rozczarowaniem albo takim, że to takie jest, no nie wydałabym na to tyle pieniędzy i moim zdaniem marka nie jest gwarantem tego, że produkt zawsze, że produkt będzie dobry. To, że marka jest luksusowa, nie znaczy, że każdy produkt jest rewelacyjny, co często niektórzy wpajają, że właśnie jak kupujecie marki luksusowe, to jest mniejsza szansa na wtopę. No to nie jest do końca tak. Wiadomo, że płacimy za opakowanie, marketing, za gwiazdę, która to reklamuje
i tak dalej. Natomiast ja nie chcę tego oceniać. Jeśli was stać i to lubicie, albo waszą pasją jest odkładanie na tego typu kosmetyki i czujecie wielką radość, jak sobie coś takiego raz na jakiś czas kupicie, to okej. Okay. Natomiast ja mówię o sobie i uważam, że dużo trudniej znaleźć kosmetyk taki, który, na który nas stać, jakiś zwykły, drogeryjny, taki za niewygórowaną kwotę, który jest dobry, niż właśnie wśród tych luksusowych, o których wiadomo, że wymaga się dużo, dużo więcej. Natomiast mnie jakoś nie ciągnie w tym kierunku, bo mówię, raz, że szkoda mi pieniędzy i ja mam takie podejście po prostu, a dwa, że nie chcę się przyzwyczajać też do czegoś, co wiem, że pewnie nie będę w stanie tego ponownie kupić, bo mnie po prostu nie będzie stać, albo będę wolała te pieniądze przeznaczyć na coś zupełnie innego. Wiem, że to brzmi dziwnie z ust osoby, która lubi tą tematykę urodową i tak dalej, natomiast ja jestem skłonna więcej wydać na pielęgnację czy jakiś składnik do kremu, który sama zrobię, niż na kosmetyk kolorowy. Dobra, bo zaczynam za długo gadać. 5. Jakie firmy kosmetyczne chcesz wypróbować, a jeszcze tego nie robiłaś, nie zrobiłaś? Na pewno dużo, o których nie wiem, bo teraz te marki różne, czy polskie, czy niepolskie, wyrastają jak grzyby po deszczu i też są sprowadzane do nas w coraz większej ilości. Na pewno bym chciała spróbować markę The Ordinary, bo jeszcze się z nią nie zetknęłam. Lee Farm, o ile dobrze czytam, napiszę wam na dole, może jakoś to spróbuję tak napisać, żebyście wiedzieli, o które pytanie chodziło. Lush Botanicals może, ale to jest, ceny dla mnie są zaporowe, więc myślę, że długo, długo nie zobaczycie u mnie tych kosmetyków. I marka Organic Life, którą gdzieś tam ostatnio wypatrzyłam w internecie, nie słyszałam o niej nigdzie chyba i w sumie mają dosyć interesujące składy i nieprzesadzone ceny. I marka taka związana z kolorówką, napiszę wam też na dole, bo nie wiem, czy dobrze mówię, Jane Iredale. To jest coś, co bym chciała spróbować, natomiast też jest cena zaporowa, więc myślę, że się nie zdecyduję, ale kusi, kusi, naprawdę kusi. 6. pytanie, ulubiona firma drogeryjna. No to z uwagi na to, że w niektórych rozmanach pojawił się Sylweko, Bianek i Biolawen, to właśnie ten cały zestaw, jako u mnie nazwane ogólnie całe Sylweko, to zdecydowanie to są moje ulubione marki. A jeśli już musiałabym coś wybierać, na przykład z Rossmana, bo Rossmany są właściwie chyba wszędzie, to może Bielenda? Bo tam raczej trudno wtopić z czymkolwiek jakoś spektakularnie, a są kremy, które wręcz czasem mnie dziwią swoim składem i tym, że są marketingowane czasem na coś innego, a mają bardzo ciekawy składnik, którym producent się jakoś wielce nie chwali. Czy może nie ciekawy, ale po prostu dobry, którego konkurencja na przykład w swoim kremie nie ma. No i lubię ich też niektóre sera, mam sentyment i taki, nie wiem, czy wam pokazywałam, olejek do makijażu. Wiem, że w nim jest parafina, ale on naprawdę jest niezły i jest łatwo dostępny. Dobra, następne pytanie. Czy nosisz sztuczne rzęsy? Nie, nie noszę i generalnie ja mam bardzo wrażliwe oczy, one mi często łzawią. Jak już coś więcej pomaluję tutaj, to mam problem, żeby nie wytrzeć tego wszystkiego zaraz chusteczką. Także no nie wyobrażam sobie klejenia rzęs. Miałam dwie pary rzęs, ale to były dosyć kiepskiej jakości rzęsy. Dzisiaj bym pewnie prędzej wybrała jakieś kępki albo takie na przezroczystym pasku. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, mi się to podoba, jak ktoś to umiejętnie robi i jeśli to jest zabawa makijażem na YouTube czy gdzieś tam do zdjęć, do sesji. Natomiast nie przepadam za tym, jak ktoś nosi takie rzęsy w życiu codziennym, bo ja bym się nie chciała do czegoś takiego przyzwyczajać. Ja lubię swoje rzęsy, chociaż nie są jakieś super gęste, ale są dosyć długie i ciemne i nie mam z nimi problemu. Natomiast bardzo mi się nie podoba, jak widzę młode dziewczyny z takimi ciężkimi tutaj oczami, przez to, że jak zamkną oczy, to jest taki wachlarz praktycznie z rzęs, taki jak motyle skrzydło bardziej, jak taka jedna zbita, nie wiem, nawet nie wiem, jak to nazwać, jak po prostu taka zbita jedna rzęsa w całość, a nie pojedyncze włoski. I to mi się nie podoba, to wygląda zwykle źle, to oko się robi dużo, dużo cięższe wizualnie, także jakoś tak generalnie mam raczej
neutralny stosunek, natomiast mówię, w codziennym makijażu uważam, że nie ma sensu, jeśli nie trzeba nosić sztucznych rzęs, no i raczej, jeżeli to na wyjście, ale ja raczej nie potrzebuję czegoś takiego. Ja nawet nie lubię malować rzęs jakoś mocno, tak żeby one były jakieś bardzo pogrubione, bo wtedy zaczynają mi się sklejać, tusz mi się kruszy i wygląda to źle. Okej, ósme pytanie, czy jest makijaż, w którym nie wyszłabyś z domu? Wiem, że zdarzało się wielokrotnie, że dziewczyny jakieś szły na makijaże w Sephorze czy gdzieś tam i były bardzo niezadowolone, wstydziły się wrócić do domu albo zmyły cały makijaż, bo właśnie bardzo źle się w nim czuły. Także na pewno gdyby ktoś, kto jest rzekomym specjalistą, spartolił mi to i czułabym się w tym źle, jak nie ja i że straszę. Natomiast jeśli to byłoby jeszcze takie do zaakceptowania, no to wiadomo, że nic bym z tym nie robiła, zagryzłabym zęby, wróciłabym do domu i marzyłabym, żeby to jak najszybciej zmyć. Na pewno nie spodobałby mi się właśnie taki makijaż instagramowy, przesadzony, zbyt taki tapeciarski, bo ja się w czymś takim dobrze nie czuję. I na pewno jakieś cienie ciemnobordowe, fioletowe, które nie byłyby wyblendowane czymś bardziej takim ciepłym, czy jakimś pomarańczowo-łososiowym cieniem, bo wtedy moje oczy wyglądają na jeszcze bardziej sine niż są, a są bardzo sine. Znaczy chodzi mi o tą okolicę wokół, nie o oko jako oko. I tak samo jakby ktoś mi zrobił jakieś całe czarne smoki, a jeszcze tutaj z czarną krechą, to nie, bo to wszystko mi nie służy, ja w tym wyglądam bardzo źle. No chyba, że zrobiłaby to sama Lisa Eldridge, to wtedy nawet bym tam zasnęła i podejrzewam, że jakbym się obudziła, to bym wyglądała świetnie. Ale gdyby to był ktokolwiek inny, to na pewno nie dałabym sobie tego zrobić. Dobra. 9. Jaki kosmetyk jest przez ciebie najbardziej wielbiony? No mamy takich kilka i żeby nie był ten filmik taki nudny, żeby wam coś w nim pokazać jako coś taki ciekawszy przerywnik, to przyszykowałam te produkty i też spiszę wam je na dole. Przede wszystkim ostatnio mój hit, rozświetlacz z Lavery w kremie, to się nazywa Soft Glowing Highlighter w odcieniu 02 Shining Pearl. Nie chcę teraz więcej o tym mówić, bo możliwe, że się pojawi w ulubieńcach albo w jeszcze jakimś innym filmiku. Oprócz tego, że zapach wszystkiego Lavery to jest po prostu coś uzależniającego, to jak zobaczyłam ten rozświetlacz na policzku, to było coś takiego, że ale halo, co tu się właśnie stało? Nie wiem, co powiedzieć, tak? Także niech to, że za nie mówiłam, będzie jakby taką wizytówką tego, że zrobił na mnie ogromne wrażenie. Także to by było coś, co poleciłam, polecam, a mało tego się nadaje też do powiek, chociaż do powiek go nie sprawdzałam jeszcze. Następna rzecz to pomadka, o której też mówiłam, także jak gdzieś tam napiszę na dole, co to jest, to też dam filmiki do tego, albo gdzieś tu się będą pokazywać, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ja to tam gdzieś recenzuję. To jest Mio Lip Me Lipstick w odcieniu 06 Fuchsia Glam, czyli ten kolor taki mój, flagowy, niezawodny, kojarzący się wielu osobom właśnie ze mną, bo to jest taki kolor, niby gdzieś go już się widziało, ale taki mało powtarzalny. I to satynowe wykończenie, to, że jest bardzo trwały i taki właśnie idealny, jakby skrojony dla mnie. Bardzo, bardzo lubię, na pewno będę do tego produktu wracać. Następna rzecz, skoro już przy produktach do ust jesteśmy, to Sheershine Stylo Lipstick z Golden Rose w odcieniu 17, czyli pomadka, o której też mówiłam, taka trochę transparentna, ale naprawdę przyjemna i nawilżająca, taka, która krzywdy nikomu nie zrobi. Normalnie takie odcienie znajdowałam tylko w pomadkach koreańskich, teraz super się cieszę, bo to jest dużo tańsze, bardzo dobrze dostępne i w ogóle wszystkie te pomadki z tej serii są super. Dobra, i co jeszcze? Bronzer marki Nabla, Gotham, to jest coś takiego, co w tej chwili chyba znalazłam coś równie fajnego i bardziej opłacalnego, bo tutaj przede wszystkim jest go dosyć mało. Jest to taki odcień, który jest naprawdę dla bladziochów. Nawet niektóre osoby, które bywają jaśniejsze ode mnie, twierdzą, że nie widać go na nich. Ja uważam, że on właśnie idealnie daje mi taki cień, bardziej wykonturowanie w postaci cienia delikatnego, a nie właśnie takiego widocznego sneakersa. Do tego dosyć przyjemnie pachnie, natomiast właśnie jest niewydajny i drogi, ale
no nie wiem jeszcze, czy będę do niego wracać, natomiast u mnie on jest idiotoodporny, tak jak kiedyś już mówiłam. Mogę go użyć bez obaw, że sobie zrobię plamy. Trzeba go dużo dokładać, ale bardzo ładnie się rozciera i właściwie daje bardzo naturalny efekt. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o makijaż, to jest z Eveline albo Eveline, bo w sumie do dzisiaj nie wiem, jak to się mówi prawidłowo. Arsenic korektor 2 w 1, kryjąco rozświetlający, w odcieniu numer 05 Nude, to jest jeden z tych ciemniejszych. To jest korektor, który jakbym miała jeden wybrać, który ze sobą zabiorę na bezludną wyspę, to chyba byłby ten, bo on się nadaje i do takiego szybkiego make-upu, że musicie teraz już wyjść z domu, a nie macie makijażu, nie macie czasu na nakładanie podkładu i nie wiadomo czego, to po prostu tutaj sobie daję pod oczy tylko ten korektor na jakieś niedoskonałości, zapodrowuję i siup, wychodzę z domu. Natomiast on się też świetnie sprawdza na niektóre niedoskonałości, gdzie żaden korektor ani w sztywcie, ani w płynie inny, czy kamuflaż z Catrice nie jest mi w stanie czegoś zakryć, to on pięknie powoduje, że ta niedoskonałość wtapia się w resztę makijażu. Pomaga mi, jak sobie tutaj gdzieś pobrudzę oko tuszem przy malowaniu, jak szczoteczka jest niezbyt przyjazna do malowania się i można go nakładać nawet na puder, na przypudrowaną twarz. On się z każdym kosmetykiem dogaduje, także jest genialny, niedoceniany moim zdaniem, naprawdę dobry korektor, szczególnie jeśli nie oczekujecie jakiegoś gigantycznego krycia. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację, to już mogę powiedzieć, że moimi takimi hiciorami są żele z Planeta Organica, żele do podprysznic. Te tam Shea, rokitnikowy i inne, które miałam. One się trochę różnią składem, ale ogólnie działanie mają podobne i są bardzo delikatne dla mojej skóry. Oczywiście tonik Fitomet, ten nawilżający do cery suchej i wrażliwej, Lukrecja Gładka, to jest już moje, nie wiem, czy czwarte, czy piąte opakowanie, a też chciałabym przypomnieć, że używam różnych innych toników i sama sobie robię, także to, o czym świadczy, to jest dla mnie taki święty graal, do którego zawsze wracam chętnie. I pomadka odżywcza z peelingiem marki Sylveco, też któreś już opakowanie, to jest ta do spękanych, przesuszonych, wrażliwych ust, bo ona peelinguje usta i zostawia takie nieprzesuszone, tylko troszeczkę odżywione. Prześwietny produkt, który był też w ulubieńcach roku 2016. Dobra, chyba już mogę powiedzieć, odpowiedzieć na następne pytanie. Czyli jak często kupujesz kosmetyki do makijażu? Czy lubisz kupować od czasu do czasu, czy wszystko naraz? Generalnie jeśli kupuję w sklepie stacjonarnie, to kupuję tylko to, co mi jest potrzebne i generalnie kolorówkę kupuję rzadko. Natomiast z racji tego, że ostatnio bardzo mnie wciągnęły kosmetyki kolorowe naturalne, to kupuję przez internet, bo niestety inaczej są trudno dostępne. I wtedy kupuję więcej, no bo wiadomo, wtedy koszty przesyłki są mniej bolesne, łatwiejsze do zniesienia. Ale tak to raczej, jeśli chodzi o rzeczy do makijażu, to rzadko, bo mam ich bardzo, bardzo dużo do zużycia. 11 pytanie, czy masz makijażowy budżet, czy kupujesz swobodnie? Nie mam budżetu. Tak jak wspomniałam, raczej staram się wydawać na to jak najmniej się da, ale żeby to było dobrej jakości. Nie kupuję kosmetyków po prostu luksusowych i nie mam jakiejś stałej kwoty, którą muszę wydać, czy wydaję zwykle w miesiącu na kosmetyki. Jak coś mi się kończy, to kupuję, jak coś uznam, że potrzebuję, czy chcę spróbować czegoś nowego, albo sobie zrobić jakąś małą przyjemność, to wtedy też kupuję. I tyle, no nie wiem. Nie lubię sobie narzucać żadnych ograniczeń, bo u mnie to nie działa po prostu. 12 pytanie. Czy wykorzystujesz rabaty, kupony, punkty z kart, kupując kosmetyki? Oczywiście, ale tylko wtedy, kiedy akurat planuję coś kupić, bo mi się skończyło, albo, tak jak wcześniej mówiłam, mam ochotę na dany kosmetyk, żeby go sobie wypróbować, albo coś innego mi się nie sprawdza i potrzebuję na dosyć szybko coś, co będzie niezawodne. I na przykład wracam do jakiegoś kosmetyku, który już znam i lubię, albo po prostu ktoś, komu ufam, bardzo, bardzo się czymś zachwyca i chce zaryzykować. I generalnie raczej jest tak, że nie chodzę na, chyba nigdy nie chodzę na te wyprzedaże do Rossmana, te wielkie obniżki cen, czy do jakichś innych drogerii. Nie lubię tych tłumów, nie lubię tego szaleństwa całego i uważam, że nie ma sensu, staram się w sobie nie pielęgnować takiego
zachowania, że muszę kupować na zapas bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo teraz jest promocja. Jeśli kupuję na zapas, to głównie dlatego, że wiem, że do jakiegoś sklepu długo nie pójdę, albo że po prostu nic innego mnie nie interesuje niż te kosmetyki, które są tam dostępne. I tyle. Taka żadna filozofia w sumie. 13 pytanie. Jaki typ produktu kupujesz najczęściej? No oczywiście żele pod prysznic, szampony do włosów, odżywki do włosów i ewentualnie toniki, bo to jest coś, czego zużywam dosyć dużo, bo ja nakładam tonik dłońmi. Czy jest jakaś firma, której nie możesz znieść? Nie lubię marki Nivea, bo uważam, że mają bardzo kiepskie składy i nic mnie tam nie przyciąga. Jedyne co, to zapachy mają przyjemne tych swoich produktów, ale poza tym jest to jedna z bardziej przedrożonych marek, za które nie warto moim zdaniem tyle płacić. Nie lubię marki Carmex, bo mi się kompletnie nie sprawdziły ich żadne produkty. Wszystko mi przesuszało usta i nie przepadam, jeśli chodzi o kolorówkę, za marką Revlon, ponieważ uważam, że cokolwiek co od nich miałam było co najmniej średnie i powinno kosztować mniej niż połowę tego, ile kosztuje. A i tak nie byłoby zachwytu z mojej strony, także no, nie jest to marka, którą lubię. Uważam, że jeśli ktoś już bardzo lubi jakiś ich na przykład podkład, ten słynny Colorstay czy coś takiego, to powinien prędzej kupować to po prostu przez internet. Albo jak są promocje i tyle. 15 pytanie. Czy unikasz pewnych składników w kosmetykach, takich jak parabeny czy siarczany? Ja generalnie nie lubię straszenia. Uważam, że trzeba znaleźć sobie złoty środek i sama coś takiego próbuję robić. Nie lubię paniki, bo uważam, że straszenie parabenami, konserwantami ogólnie, czy parafiną i innymi składnikami, też ktoś na tym zyskuje, tak? Że wszystko jest teraz opisane bez SLS, bez tego, bez tego, bez tego. To nie zawsze znaczy, że potem ten produkt jest tak naprawdę lepszy niż był wcześniej. Może być wręcz gorszy. Tylko wszystko się robi tak, żeby ominąć te substancje czy nazwy, które w danym czasie są uznane jako te B, te złe, tak? Więc to jest dla mnie bardziej zabawa taka w przesuwanie jakby zainteresowań konsumentów na inne produkty, bo to nie znaczy, że one są lepsze. I generalnie mówię, dla mnie to nie ma takiego znaczenia. Jeśli w danym produkcie jakaś substancja, która średnio mi się podoba, ma jakiś sens i widzę to, to wtedy nie będę oczywiście tego bojkotować. Także no nie chcę tutaj się wdawać bez sensu w jakieś długie gadanie na ten temat, elaboraty i tak dalej, ale no zachować należy umiar według mnie w tej kwestii. I ten czarny PR moim zdaniem jest często bardziej szkodliwy niż w rzeczywistości pomaga. Okej, myślę, że rozdzielę ten filmik na dwie części, bo inaczej was zanudzę na śmierć. To by było tyle. Koniecznie mi napiszcie na dole, jeśli macie ochotę odpowiedzieć na którekolwiek pytanie albo skomentować to, co ja powiedziałam, czy jakiś produkt, który pokazałam. Piszcie, piszcie na dole, chętnie odpowiem. I co? Jeśli wam się te filmiki podobały, to lajkujcie, subskrybujcie, będzie mi miło i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!